Ksiądz Michał Misiak jest znanym kapłanem i ewangelizatorem. Polacy mogli o nim usłyszeć, kiedy kilka miesięcy temu została nałożona na niego ekskomunika przez biskupa łódzkiego, po czym szybko została zdjęta. W ostatnich dniach duchowny zadecydował, że odchodzi z kościoła. Swoją decyzją podzielił się z wszystkimi za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ksiądz, który był na językach całego kraju, ksiądz Michał Misiak oprócz niemałego skandalu ze swoim udziałem zyskał popularność wśród Polaków dzięki wprowadzaniu innowacyjnych inicjatyw duszpasterskich. Był on organizatorem m.in. chrysoteki, czyli dyskoteki dla chrześcijańskiej młodzieży. Odpowiadał także za organizację szkoły tańca Dance Hope, a prywatnie spowiadał nawet na ulicach miasta w nocy. Jego działalność została ukrócona, kiedy w maju 2019 roku łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś nałożył na niego ekskomunikę za przyjęcie chrztu w rzece Jordan, co jest sprzeczne z zasadami Kościoła katolickiego. Po rozmowach z duchownymi ekskomunikę zdjęto. Teraz jednak ksiądz Misiak podjął ważną decyzję. Ksiądz odchodzi z kościoła. Powód zaskakuje: w mediach społecznościowych ksiądz Misiak zamieścił obszerny post, w którym podzielił się swoją decyzją. Dodatkowo znalazło się w nim wyjaśnienie, z jakiego powodu duchowny zadecydował się na podjęcie takiego kroku. Niecodzienny powód może szokować, jednak w komentarzach ciężko o znalezienie gorzkich słów. Wierni życzą mu wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Pokój w sercu, radość w ciele i duchowe odprężenie to dzisiejsze dary od dobrego taty dla mnie, jego trudnego synka. Dokładnie rok temu, 31 maja 2019 roku, miałem ważną rozmowę z księdzem Apem Grzegorzem Rysiem. A dziś w tę rocznicę dostałem odpowiedź z Watykanu, na którą czekałem 8 lat. Od 8 lat prosiłem Ojca Świętego o możliwość bycia księdzem i założenia rodziny, z powodu rozeznanego nadwatyk. Rekolekcji ignacjańskich, powołania do małżeństwa i ewangelizacji. W zeszłym roku ksiądz Abb Grzegorz próbował rozwiązać mój wewnętrzny konflikt i zaproponował mi odejście z kapłaństwa lub parafię w Konstantynowie Łódzkim. Wybrałem parafię, przypomniał swoje losy. Dalej znalazła się relacja z ostatnich miesięcy życia księdza. W szczerych słowach opisał, co jest dla niego najważniejsze. Dziś po wielu ciężkich przeżyciach już wie, co musi wybrać. Od 5 miesięcy nie jestem księdzem na płaszczyźnie mojej woli i życia codziennego. Moim powołaniem jest służba Bogu i ludziom oraz małżeństwo. Chcę wreszcie pójść tą drogą. Dziś w liście z Watykanu dostałem braterskie upomnienie. Wiem, że gdy nie wrócę do wcześniejszego systemu życia i w przyszłości zawrę przymierze małżeńskie w kościele katolickim, zostanę ukarany zakazem głoszenia Ewangelii, katechizowania i posługi duchowej we wszystkich kościołach katolickich na świecie, napisał. Ksiądz Michał Misiak ma zamiar w przyszłości wstąpić do kościoła zielonoświątkowego, w którym ma nadzieję mieć możliwość pełnienia posługi pastora. Pomimo że prosił o niekomentowanie wypowiedzi, w komentarzach znalazło się wiele ciepłych słów wsparcia. Źródło: Polsat News. Następny artykuł.